Pawle, no jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej książki Aldony Wlekla pod nazwą W niewoli Tindera. Powiedz, z czym tobie sam dany tytuł kojarzy się i czy osobiście korzystasz właśnie z takiej aplikacji jak Tinder? Tinder kojarzy mi się z portalem randkowym, bo też taki on jest, ale ma różne mroczne oblicza i również te takie przyjemne, czyli można spotkać tam kogoś dobrego, tak mi się bynajmniej wydaje. Czy korzystam? No sama nie korzystam. Albo na przykład kogoś złego. Natomiast wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, czy korzystasz w ogóle z portali randkowych, jeżeli chodzi o inne aplikacje? Korzystasz z nich czy nie? Nie korzystam, nie mam za bardzo czasu. Jeszcze do niedawna byłam w stałym związku i byłam bardzo zakochana, ale ja jestem tradycjonalistką i wolę kogoś po prostu poznać, spotkać, zobaczyć, więc pomimo to, że jestem influencerką, to jednak tak stoję bokiem do tych aplikacji randkowych. Powiedz, jakich emocji spodziewasz się po przeczytaniu danej najnowszej pozycji, po przeczytaniu danej książki? Podejrzewam, że jeszcze nie miałaś okazji ją przeczytać. Nie miałam okazji jej przeczytać, więc tym bardziej jestem jakby podekscytowana. Czego się spodziewam? Podobnych emocji, albo nawet i lepszych, jak dokument Oszust Tindera. Myślę, że to będą jakieś takie skrajne, pikantne, mocne historie, więc bardzo chętnie przeczytam tą książkę, no bo warto wiedzieć i się uczyć na błędach innych. Na samo zakończenie również u ciebie nie mogę nie zapytać, ponieważ osobiście byłaś na medialnym otwarciu danego miejsca, danego klubu La Pozy. I jakie wrażenie, bo już nie jesteś tutaj pierwszy raz w danym miejscu, czy warto tutaj przychodzić, odwiedzać dane miejsce? Czy faktycznie dany klub jest tak uwielbiany przez gwiazd i celebrytów, tak jak chociażby dzisiaj? Czy to z okazji dzisiejszej premiery, czy to z okazji chociażby zwykła impreza klubowa? Jeżeli chodzi o mnie, klub jest przepiękny. Ja nie wiem, ja nie byłam wcześniej w tym miejscu, więc nie wiem, czy jakby tu ten wystrój stworzono pod ten klub, czy to było tak wcześniej, ale miejsce jest wspaniałe, aranżacja jest cudowna, fajnie, że ma kilka poziomów, no i tą część estradową, czyli koncerty na żywo Bruleska, więc myślę, daje, że to jest jakby takie clue tego miejsca, ale też jest taki tutaj elegancja, ale luz. I to jest właśnie moim zdaniem taki jakby najważniejszy punkt tego miejsca, tak? Czyli czuję się po prostu tutaj luz. Czyli na tym poziomie jesteś dopiero pierwszy raz tutaj w podziemiach danego klubu? Nie, wcześniej również byłam, tylko chodzi mi właśnie o to, że wtedy myślałam, że to będzie taki wyjątkowy na potrzeby otwarcia ta Bruleska, ale już wiem, że to jest normalnie w ich repertuarze, dlatego zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego klubu La Pause, bo chyba tak to się wymawia, i obejrzenia wspaniałej Bruleski.